Dziękuję bardzo braterstwu za tą piękną pieśń. Przy końcu rozważania może bardziej zrozumiemy treść tego zaproszenia, chodź, bo już nastał czas wieczerzy. Słowo Pańskie, które dzisiaj będę czytał, oprę na kilku tekstach, ale główną myślą będzie Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Ale zanim będę też korzystał z posłania proroka, którego Bóg powołał na czas końca. I oto w książce Śladami Wielkiego Lekarza napisane zostały następujące słowa. Czas naszego pobytu na ziemi jest krótki. Możemy przejść przez życie tylko raz. Dlatego wykorzystajmy je jak najlepiej. Inaczej ten cytat odbierałem 50 lat temu, czy 60, kiedy czytałem tą książkę. Dzisiaj inaczej go odbieram. Czas jest krótki. Już nie przeżyję tego, co przeżyłem. I podobnie wy, młodsi i starsi, wszystko się kończy.
Posłanie takie, jak powiedziałem w ostatnim cytacie, będzie, ale to przy końcu rozważania. Ale chciałbym podzielić się z wami, bo niedawno czytałem historię o braciach polskich i taki wątek tylko, że to były społeczności protestanckie, zbory różne, Pińczowie, Rakowie i w innych miejscach Polski, gdzie niektóre zbory również, nie tylko, że czekały na przyjście Jezusa, przestrzegały przykazania i święciły sabat również. Wielu umarło, doświadczenia mając tragiczne często, ale chcę tutaj dwa, trzy zdania przeczytać wypowiedzi XIX-wiecznego historyka prawa Tadeusza Czackiego, który za zezwoleniem rozkopał pod Pińczowem kilka grobów braci czeskich. I co ciekawego, znalazł w tych kilku grobach, i to w każdym grobie znalazł to samo, że ten zmarły, który już w postaci, prawda, kostnej pozostał, nie zawsze była już ta kość pełna, ale w ręku każdy miał tabliczkę. Tabliczkę, która nie poddała się lat minionym wiekom, gdzie było napisane scio cum crediti, to znaczy wiem, w co uwierzyłem. I tak sobie pomyślałem, jakież piękne zdanie. Czy wiemy, komu uwierzyliśmy i w co uwierzyliśmy? Co Bóg przygotował? Co słowa pieśni mówiły? Chodź, dziecię, na wieczerze. To Bóg przygotował. I prawdopodobnie ci ludzie z taką myślą o tym spotkaniu z Jezusem, bo wierzyli w powrót Jezusa, odchodzili, a na pamiątkę tą wieczną jakby, czy dla archeologów, historyków, mieli te tabliczki, aby były świadectwem. Wiemy, komu i w co. Drodzy, historia o przypowieści synu marnotrawnym, tam jest drugi, ale ja drugiego syna nie poruszę dzisiaj sprawę, obrazuje postępowanie Boga w stosunku do człowieka i tego, który dopiero przyjdzie do niego i tego, który był z nim, ale na skutek jakichś doświadczeń, może też i swoich mniemań, celów w życiu opuścił tego Boga. Taki człowiek niby żyje, a jest umarły. Na pewno jesteście adwentystami wszyscy, a więc czytacie Pismo Święte i na pewno pamiętacie o historii zboru piątego, który jest zborem w Sardziech, gdzie obejmuje okres mniej więcej 1517 do 1798. Ja chciałbym tylko krótko przeczytać z objawienia z rozdziału trzeciego wiersz pierwszy, który ciekawe myśli zawiera na ten temat tego kościoła okresu chrześcijańskiego. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Jak to można? Można zrozumieć, no żyję, a jestem umarły. Tak, możemy. Możemy zrozumieć, bo wiele ludzi mniema, że będąc w społeczności, a tudzież adwentowej, jako mającej prawdę pełną, że oni będą wszyscy zbawieni. To jest wcale nieprawda. Kościół sardyjski przyjął Chrystusa, lecz nie wytrwał w pierwotnej miłości do Chrystusa i według drugiego przykazania, tego tych przykazań miłości, do bliźniego. I dlatego też nie doszedł do pełnej doskonałości wiary.
nie zachował ścisłych więzów z Chrystusem. Dlaczego? Bowiem formalizm, skostniałość, martwota duchowa spowodowały, że on niby żył, czy żyje, lud dzisiaj taki, ale Chrystusa już dawno opuścił. Drodzy bracia, gdybyśmy ściekali w myślach naszych, znaleźlibyśmy przykłady. Ja wam podam jeden z wielu. Nie powiem w którym miejscu, ale to jest polski. Nie powiem jak miał na imię czy nazwisko, gdzie to było. Wychowywał się ten chłopak w zborze adwentowym. Przyjął chrzest. Ale po przyjęciu chrztu, w jego pielgrzymowaniu było wiele dni, gdzie były to dni, gdzie żył według modły, jak to mówimy my popularnie, modły tego świata. A kiedy przychodził, nie zawsze przychodził w sobotę, bo nieraz w sobotę zarywał w pracę, poszedł do pracy, a kiedy przychodził do zboru, to przychodził dokładnie, bo znam go osobiście, tego człowieka i zbór, do którego przychodził, przychodził po rozpoczęciu już nabożeństwa, żeby z nikim się nie spotkać, nie witać. I krótko przed pieśnią ostatnią, jak amen było kazanie i później pieśń wprowadzona, wychodził. Przyszedł, wyszedł, koniec. Żyjący, ale czy nie umarły w sprawach zbawienia? Zasad, które łama? Prawd, które nie przyjął do końca? Częściowo tak, częściowo nie. Jednak Chrystus rok za rokiem, nie odnośnie tego człowieka, komu mniej nas podaje ten cytat, Chrystus rok za rokiem znosi nasze słabości, ignorancję, niewdzięczność, a nawet samowolę. Nie zwracając uwagi na nasze błędy, zatwardziałości serca, lekceważenie Jego słowa, wyciąga do nas swą rękę. Posłanie miłości. Jego miłości Chrystusowej. Nie wyobrażam sobie, bo tak myśląc po ludzku, jeśli ktoś uderzy w jeden policzek, no to trudno jest nie oddać mu, no aczkolwiek Jezus mówił raczej co innego, nastaw. Ale tutaj jest pokazane, są te negatywne cechy, a On, Chrystus, wyciąga rękę do nas. I właśnie historia syna marnotrawnego jest tą historią, którą, jak powiedziałem, znacie i może nie będę ją dokładnie całą czytał, ale tylko jakby niektóre wiersze, a niektóre to tylko streszczę, bo jest to 15 rozdział i znacie od 11 wiersza począwszy. Gdzie człowiek miał dwóch synów, oczywiście młodszy powiedział: ojcze, daj mi majętność, która mi się należy, bo testament, prawda, jednemu to, drugiemu to. I ojciec, który kochał obydwu synów, rozdzielił tą majętność swoją. Ten młodszy zabrał, odjechał do dalekiego kraju, a tam rozpuścił wszystko, co miał. I oto nadeszły czasy, że głód w owym kraju i on zaczął cierpieć też z tego powodu. A drodzy, najgorsze jeszcze w tym jest to, że przyszedł do pewnego człowieka, który miał świnie i mój ten człowiek mu przyszedł prosić o jakąś pracę, to mówi: dobrze, idź paść świnie do Żyda, idź paść świnie. No jeszcze jak dawano świniom jedzenie, to jemu nawet tego nie chciano dać. O tym sprawozdaje ta historia, dlatego nie czytam dokładnie, bo wy ją znacie. A kto nie zna, a będzie słyszał, to Ewangelię Łukasza 15, rozdział 11-24. I wtedy ten młody człowiek pomyślał: ile to najemników ma ojciec, których szanuje, którzy mają jedzenia pod dostatkiem, którzy cieszą się taką wolnością, nie niewolnictwem, ale pewną wolnością. Pójdę do ojca i powiem: zgrzeszyłem przeciwko niebu i tobie. Ty mi już nie nazywaj ojcem, synem.
bo nie jestem godzien tego. Wstał, poszedł do ojca, a gdy był daleko, ujrzał go ojciec i użalił się i podbiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ojcze, powiedział syn, zgrzeszyłem przeciwko niebu i Tobie. Nie jestem godzien, nie nazywaj mnie już synem Twoim. Ale znacie tą historię. Ojciec mówi do sług swoich, przynieście szatę. Ubierzcie go, dajcie pierścień na jego rękę, sandały na nogę. Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie, jedzmy, weselmy się. I ostatni, 24 w tym rozważaniu, dlatego, że syn mój umarły ożył, zaginął, odnalazł się i zaczęli się razem weselić. Drodzy, na początku były ograniczenia. To nie wolno, a tak ma zrobić, a tak. Wyolbrzymiane przez tutaj wroga światłości. I tak nieraz i my przeżywaliśmy lub przeżywamy, obyśmy nie przeżywali tego jeszcze, takie podobne historie. A to nie, a to przyjmij, a to przyjmij, a może mi się to nie podoba, a taka treść. I tym sposobem opuszczamy. Opuszczamy Ojca. Chociaż, jak pieśń podawała, że Bóg mówi, wezwał Matkę, chodź na wieczerze. Przyjdź, dziecię moje. Ale jak powiedzieliśmy przed chwilą, załamany, moralnie zniszczony, wraca do Ojca. On chce tylko być u Ojca. Dlaczego on przeżywał, dlaczego my nieraz przeżywamy te podobne historie? Przy powieści Salomona czytam takie słowa w rozdziale 5, wierszu 22 i 3, a brzmią następująco. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach grzechu swego, umrze z powodu braku karności, z powodu wielkiej swojej głupoty i zbłądzi. A zatem to nie jest Bóg winien, to jestem ja winien, człowiek jest winien. Ale czytamy, że jest to cecha bezbożności. To nic, że chodzę do kościoła, to jeszcze nie świadczy o pobożności. Historia pokazuje, że Bóg nie opuszcza nikogo z nas. Że wyciąga do nas, jak czytaliśmy przed chwilą cytat, wyciąga rękę, aby nam pomóc. Ale pamiętajmy, aby otrzymać odpowiedź na modlitwę, trzeba przestać źle czynić. Bo jeżeli ja będę wokoło prosił, prosił i to samo robił, nie będzie mi darowane. Pewnego dnia skończy się. I dlatego też, drodzy, wracając jakby w myślach naszych, w rozmowie z Bogiem, w życiu, do Ojca z powrotem, który nam wyciąga przez Chrystusa ręce do nas i przytulając nas, daje nam pewne dary. Pierścień zwycięstwa, uszatę czystą, sandały, gotowości do pracy misyjnej, opowiadania doświadczenia. Nie widział już ojca twardego, surowego, ale pełnego miłości, dobroci, a przez to Boga, który jest pełen dobroci i miłości. Oto psalmista zwiastuje nam słowa w psalmie 103 i wierszu 13. Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się go boją. Ojciec lituje się nad dziećmi. Wiadomo, matka, ojciec. Bóg lituje się nad nami, bo jest Panem litościwym. Nie wymawia nam przeszłości.
Nie mówi, a 50 lat temu ty zrobił to i tamto. On nas przyjmuje, a my czujemy ten pokój po przebaczeniu grzechów. Przynosi nam to zwiastowanie proroka Izajasza. W rozdziale 44, w wierszu 22 czytam następujące słowa. Starłem jak obłok twoje występki, jak grzech, jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. Jest to dalej wołanie Boże przez Jezusa, przez Ducha Świętego, który przecież jest nauczycielem i przemawia do nas. Nawróć, bo was odkupiłem. Wam chcę przebaczyć. Drodzy braterstwo, mówię zawsze do siebie, ile razy mówię kazanie do siebie również. Kiedy żyjemy dla ciała tylko, jesteśmy ludźmi żyjącymi, a umarłymi dla sprawy zbawienia. Ale jednak Bóg nas nie opuszcza i mówi, wróć do mnie, tak jak ta matka wołała, dziękuję jeszcze raz za pieśń, synu, chodź na wieczerze. On nas woła. Chcę wam przykład dać. Kolejny, drugi, który znam człowieka i znów nie powiem, w jakiej miejscowości kto. Miał 17 lat, gdy odszedł w ogóle od zboru. Nie przyjął chrztu jeszcze, ale już chodził, brał udział w nabożeństwach, śpiewał. I odszedł do zboru, bo wydawało mu się, że to, co robią inni, jego przyjaciele, jest ciekawsze, przyjemniejsze dla organizmu, dla życia jego. Opuścił dom rodzinny, poszedł do szkoły, był w internacie. I skończył tą szkołę, rozpoczął pracę. I po 4 latach, bo zerwał kontakt z rodzicami, po 4 latach przyjechał do domu. A ponieważ mieli dom w remoncie wtedy, w jednym pokoju spała mama, tata i on. No bo jako małżeństwo spali sobie, nie było im problemu, no ale przyjechał syn, z czego się bardzo mama, tata ucieszyli, że on przyjechał, mogą porozmawiać. I ten syn położył się na przygotowanym dla niego posłaniu, ale spał gdzieś do około 1 godziny w nocy, bowiem obudziła go rozmowa. On, gdy się obudził, on później zorientował się, że to była tylko modlitwa, nie rozmowa, no rozmowa z Bogiem, ale nie było odpowiedzi głosowej. I słyszy, jak matka się modli. Boże, dziękuję ci, że mój syn wrócił do domu. On oczywiście chciał odwiedzić ich, ale wrócił już do rodziny i do tej jedności. Ale daj, żeby on wrócił do Pana Jezusa, twojego syna. I on to słyszał. Nic się nie odezwał. Leżał, myślał, usnął. Ale rano, kiedy wstał, powiedział, mamo, ja słyszałem twoją prośbę. Obiecuję ci, że ja wrócę do zboru, do Boga, do prawdy. I wrócił. Dziś ma małżeństwo, dzieci ma już, bo to było sporo lat temu. Nie wrócił, oczywiście jest w zborze, w jednym ze zborów. Drodzy braterstwo, nastąpiła ta obopólna radość. Nie tylko rodziców czy jego, ale przede wszystkim radość ze strony Boga. Posłuchajcie Izajasza, 62 rozdział, wiersz 5. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odkupiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie radował się z ciebie. Wiesz, piękne posłanie. Bóg będzie się radował, że ty, ja wróciliśmy do Idę do końcówki, patrzę na zegar też, ale to jeszcze troszeczkę. Dlaczego takie posłanie akurat dzisiaj tu mam, a powiedzmy jakiś czas temu miałem w innym zborze?
Żeby odpowiedzieć, kilka myśli. Myśl pierwsza. Znacie ten tekst. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, wiersz 1 i 2. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to. Mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Nie ma kapłaństwa ziemskiego, jest niebiańskie. Jest sługą świątyni prawdziwego przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek. A więc mamy arcykapłana, pośrednika, bo on przecież pośredniczy, pomiędzy nami a Boga, a Bogiem Jezusa Chrystusa. Ale to, co jest najsmutniejsze, drodzy adwentyści, mili przyjaciele, inni, jeśli nie wiem, będziecie słuchać w internecie, jeśli czy nie. Ten czas kończy się. O czym często zapominamy, chrześcijanie, że niedługo, może ostatnią modlitwę wypowiem, nie dlatego, że może już umieram, może być i to, ale dlatego, że następne modlitwy mogę już mówić, ale już nie dojdą do tronu Ojca. Dlaczego? Bo czas łaski skończy się na krótko przed powrotem Jezusa na obłokach, przed 7 plagami, przed którymi jesteśmy. Żyjemy na ziemi, gdzie niebawem skończy się wstawiennictwo tego arcykapłana, który opuści, on jeszcze nie przyjdzie na ziemię, ale opuści świątynię. I już nie będziemy mieli pośrednika przed Bogiem w wielkim boju, jest to przecież napisane. I tu cytat drugi konkretny, który to wyjaśnia. Gdy Jezus opuści świątynię niebiańską, ciemność okryje mieszkańców ziemi. W tym czasie musimy żyć bez pośrednika przed wielkim Bogiem, a to jest przed nami. Już nie będzie wyciągał tak Ojciec do Syna Marnotrawnego rąk, ani Jezus, ani Ojciec. Duch Święty już nie będzie działał na psychikę tych ludzi. Boże, nikt nie wysłucha. Dlatego, drodzy braterstwo, tutaj do Wantuloków się zwracam szczególnie, do wszystkich, ale szczególnie dzisiaj wzywa nas na wieczerze. W którym momencie to On wie. Ale dzisiaj jest ten czas, że Chrystus, który opuści to najświętsze miejsce w dzieje szaty królewskie, aby przyjść na tą ziemię. Czy możemy powiedzieć, że dobrze byłoby, aby w naszych rękach była tabliczka „Wiem, komu uwierzyłem lub w co uwierzyłem”? Nie myślmy, że to będzie za 1000 lat. To będzie niebawem. Ja nie wiem kiedy. Ale patrząc na wydarzenia, które wy obserwujecie również, widzę, że ten czas nadszedł już. Jeszcze nie ma pierwszej plagi, bo jeszcze przed plagami będzie krótkie prześladowanie. Straszne, ale krótkie. Podczas też, ale to już będzie inny czas ochrony. Dlatego też dzisiaj powinniśmy pamiętać, na jakie słowa. Słowa, że Chrystus, pomimo naszego charakteru, już nie wymieniam tych cech przeczytanych przed chwilą, wyciąga do nas ręce i mówi: chodź na wieczerze. Takie posłanie pełne ostrzeżenia, a z drugiej strony miłości. Że On mnie i nas, i nasze rodziny, których tu nie ma, i wielu nienależących do społeczności, których ma Bóg w całym świecie, i pogańskim, chrześcijańskim, poza chrześcijańskim. Wielu słyszało, czy usłyszy: chodź, dzieci moje, bo już czas wieczerzy. Drodzy braterstwo,
Czego mam życzyć wam i sobie, rodzinom naszym? Abyśmy słysząc te słowa, chodź, dziecię moje, na wieczerze, mogli je przyjąć jako do nas skierowane w miłości Boga przez Jego Syna przekazanej, a upewniwszy nas przez Ducha Świętego, że to jest skierowane do mnie i do Ciebie. Abyśmy mogli spotkać się, jeśli Bóg pozwoli, na tej ziemi jeszcze, jeśli nie, to niedługo na wieczerzy w Królestwie Zbawionych. Amen.